Seit Jahrhunderten ist die Gattung in Europa heimisch. Seit langem lebt sie unter den Menschen und in der Regel weiß sie, was von ihnen zu erwarten ist. Bei aller gebotenen Vorsicht siedelt sie am liebsten in Städten, direkt neben uns. Berlin to jest fajne miejsce, takie, gdzie ludzie czują, że jest dobry klimat do życia i zwierzęta tym bardziej chyba. Więc króliki były tam, myślę, że od średniowiecza, od zawsze. Więc tylko wystarczyło je dostrzec. Die frisch angelegten Beete und Äcker auf dem Potsdamer Platz lockten ausgehungerte Kaninchen aus der ganzen Stadt an. Doch der Platz konnte nicht alle ernähren. Ten film jest jedną wielką hipotezą, jak ta historia królików w murze mogła wyglądać. I oczywiście nagiętą w takim, według tego, jak wyglądało życie Niemców na wschodzie na przykład, trochę też jak życie nas w PRL-u, jak się sprawdzały pewne mechanizmy, jak władza przykręcała śrubę, jak na to reagowaliśmy, jak się okazywało, że żyjemy za murem, ale nam to nie przeszkadza, nie potrzebujemy tej wolności. Tego typu rzeczy w ogółach i w szczegółach, według tego, jakby układaliśmy tą historię królików. Traktujemy króliki w tym filmie jak aktorów, to znaczy potrzebujemy, żeby były zaskoczone, żeby były smutne, żeby były przestraszone. No i musieliśmy taki materiał mieć i musieliśmy mieć ich zbliżenia, tak jak zbliżenia aktorów, bo to wtedy najbardziej działa. Króliki pod tym względem prezentują kompletny freestyle, to znaczy one... Wszelkie próby dogadania się z nimi kończą się tak, że one wolą uciec i przeczekać gdzieś w zaroślach. Więc skończyło się to tak, że te króliki, które występują jako króliki berlińskie, to są tak naprawdę króliki szkockie z takiego filmu przyrodniczego o szkockiej wyspie, z której ludzie się wynieśli i zostały tylko króliki. To jest taki trochę jednak, można powiedzieć, temat tabu, ale tu znowu, dzięki temu filmowi, ten film spowodował coś takiego, że z kimkolwiek rozmawialiśmy w Niemczech, to ludzie czuli coś takiego, że że jakby wypuściliśmy trochę powietrza z tego, nie? Że dobrze, że przyjechało dwóch Polaków i zrobiło taki film, który... Oczywiście to jest jakiś tam niszowy film, to nie jest tak, że on miał jakiś wielki rozgłos czy coś, ale ci ludzie, którzy oglądali, w sumie był też pokazywany w telewizjach trzech i myślę, że będzie jeszcze w innych telewizjach też pokazywany, że jest to taki sygnał, że na każdą historię można spojrzeć z innej perspektywy i można ją podać w taki lżejszy sposób, ale to nie znaczy wcale, że można ją przeinaczyć, albo obśmiać, albo opowiedzieć w sposób niepoważny. Lange wollte die Lage sich nicht beruhigen. Und das Verhalten der Menschen wurde immer seltsamer. Mi się wydaje, tak jak słyszę od ludzi też, że nam się udało jednak gdzieś zachować taką powagę też tematu, w sensie, że, że czujemy, że niby to jest opowieść o królikach, ale my uczłowieczamy te króliki i to, że one się znalazły w takiej opresji i to, jak co władza z nimi robiła w postaci tych strażników muru, no to to jest czytelne chyba dla wszystkich i to przenosi te
ten cały tragizm i dramatyzm tej historii muru berlińskiego. Man hatte eine Maschinenpistole und jeder Schuss, der da abgefeuert wird, den hätte man protokollieren müssen, warum wurde geschossen, gab es einen versuchten Grenzdurchbruch oder sonst irgendwas. Also auf Kaninchen hätte man nicht schießen dürfen. Da hätte ja jeder Schuss hätte ja eine gewisse Alarmierung dargestellt, nicht? Und das hätte sofort militärische Folgen gehabt. Da hat niemand geschossen. Außer auf die Kaninchen. Ten film jest takim jednym wielkim kolażem. I to rzeczywiście, ja się z tego chyba najbardziej cieszę, że ta forma się tutaj udała, że się sprawdziła, że ludziom się to podoba. Ale prawda za tym stoi taka, że to jest... No, że to nie jest tak naprawdę dokument. Zależy... ja nie wiem w ogóle, co to jest dokument, nie chcę wiedzieć. Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby robić dobre filmy, które wciągają cię poprzez historię, coś próbują opowiedzieć i są zgodne z pewną prawdą. Das blieb den Schöpfern der Kaninchenwiese nicht verborgen. Sie beriefen einen neuen Verwalter. Er war ein richtiger Tierfreund. Tutaj w tym filmie też jakby jest pełna uniwersalność, bo nie pada ani jedna data. To jest film historyczny, ale nie ma ani jednej daty, nie ma ani jednego faktu historycznego. Pojawia się Honecker, ale nigdy nie jest nazwany Honeckerem. I to jest na tej zasadzie trochę. To jest jednak taka bajka trochę, bajka, alegoria.